Dzień dobry. Wtorek, 8:30. Jestem dzisiaj z live'em i nie mogę się już doczekać. Po prostu to będzie niesamowita rozmowa, bo mam niesamowitą rozmówczynię. Dzień dobry. Chodźcie szybciutko. Och, jest już Asia. Cudownie, wspaniale. Słuchajcie, dzisiaj zaraz spróbujemy się od razu połączyć z Anią. O, jest Anetka. Cieszę się, że jesteście. Chociaż dużo osób pisało, że będzie w pracy, albo ma inne plany i będzie z odtworzenia, co też jest wspaniałe. O, czekajcie, a i już za chwileczkę się będziemy łączyć z Anią. Słuchajcie, Ania, niesamowita kobieta. Zaraz się będziemy przedstawiać. Cześć, Aniu, Aniu, no chodź, kochana, do mnie, chodź. Jak ja się cieszę, że Ania się Instagram robi taki rozmyty, akceptuję i akceptuję. Dzień dobry, cześć! Jak ja się cieszę, że jesteś, Paulo, cudownie. Słuchajcie, przedstawiam wam wspaniałą Anię Krasucką, niesamowita kobieta. Ja jestem po prostu pod takim wrażeniem, bo się tak cieszyłam, że się zgodziłaś, Aniu. To ja ci dziękuję za zaproszenie, naprawdę, cudownie. Cudownie, po prostu ty jesteś, wiesz, ja się tak smaruję, jak ty mówisz coś tam, wiesz, w sieci, cokolwiek byś nie powiedziała, to ja się smaruję, bo to jest takie moje, po prostu niesamowite, że jesteś taka autentyczna, prawdziwa, wiesz, że nie jesteś, przepraszam cię bardzo, ale nie jesteśmy takimi siksami, wiesz, 18-letnimi, a jesteśmy z taką, wiesz, obydwie, takie jest mi to bliskie, że z taką, wiesz, energią i z taką czułością i autentycznością do życia i do siebie. Bo o to chodzi, kochana, o to chodzi, kochana, że my mamy po prostu do końca naszego życia żyć na petardzie. Słuchajcie, przedstawiam wam wspaniałą Anię. Za chwileczkę to Anię poproszę, żeby się przedstawiła. Ja tylko powiem do twojej społeczności, jeśli są twoje dziewczyny, twoje osoby. Ja się nazywam Beata Havier, jestem kobietą, która po 25 latach rzuciła etat pizdu. Anię, czy ty przeklinasz? Powiem ci tak, zostałam wychowana jako grzeczna dziewczynka. Natomiast zdarza mi się i powiem ci, że zdarza mi się w takich sytuacjach, gdzie po prostu trzeba upuścić trochę takiej energii, tak? Takiej upuścić energii. Ale generalnie wiesz co, powiem ci, że zmieniłam po prostu mój stosunek w ogóle do przeklinania, bo kiedyś to byłam taka, wiesz, że o jezdny w ogóle nie i pamiętam, wiesz co, powiem ci taką historię w szkole mojej, w podstawówce. Ja byłam bardzo lubiana wśród chłopaków, wiesz, bo ja się ubierałam bardzo skromnie, bo ja ze skromnej rodziny pochodziłam i nie miałam takich ciuchów jak dziewczyny. W związku z tym przez dziewczyny ja byłam obgadywana, ale za to chłopaki mnie po prostu bardzo lubili, więc ja z chłopakami częściej. No i oni to szanowali, że ja nie przeklinam, wiesz? I powiem ci, że jak ja powiedziałam kiedyś, a Hugo kołątaj, a oni, to co wiesz, zamarli i mówią, jezny, ty prawie przeklinałaś. Ja mówię, ale nie przeklinam, ale ci pokazałam moje emocje, tak? Także zobacz, już w podstawówce miałam świadomość tego. To było niesamowite. Natomiast wiesz co, zdarza mi się, ja nie mogę powiedzieć, że mi się nie zdarza przeklnąć. No. Natomiast to jest bardzo rzadko. I tak jak powiedziałam ci, to jest wszystko, jakie znaczenie nadajemy temu, nie? Bo jeżeli będziemy, wiesz, zaraz mówić, o jezny, teraz muszę iść do spowiedzi, czy nie wiadomo, co tam robić, no, i tak dalej. Wiesz, natomiast jeżeli dajemy sobie przyzwolenie jako, no język jest po to, żeby go też używać. Tak, dokładnie, a nie być, wiesz, pozakleszczanym, nie? Więc, więc jakby o to mi tylko chodzi. Natomiast rzeczywiście, no nie przeklinam często, to nie jest częste. Dobrze. Ja czasami tak, a zwłaszcza jak jesteśmy w górach albo gdzieś jest właśnie jakaś taka sytuacja, to nawet nie, żeby sobie upuścić, tylko to jest taki smaczek do tego, co mówisz. Wiesz, tam ta kurwa się czasami zmieść w górę, ale to postaram się mniej. A teraz chciałam powiedzieć właśnie, jeszcze mówiąc o sobie, rzuciłam ten etat po 25 latach, a pracowałam w pomocy społecznej, gdzie zajmowałam się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, więc po prostu taki kryzys. Wow. W ogóle taka działka i w którymś momencie jakby stwierdziłam, że to jakby jest nie to, a też byłam instruktorem zumby i stwierdziłam, że ja
Po prostu chcę zarabiać na życie, uwaga, kręceniem tyłkiem. Super. Podoba mi się. No i tak się od tego zaczęło, że w ogóle wszystko rzuciłam etat. Wcześniej się rozwiodłam, potem rzuciłam etat, jak się dzieci już wyprowadziły, przeniosłam się na drugi koniec Polski, tutaj gdzie teraz jestem pod Wrocławiem. No i zbudowałam właśnie życie. Najpierw zumba, potem góry, wycieczki, zabieram kobiety w góry i robimy tam różne rzeczy takie rozwojowe, takie też jakby takie, nie chcę tego nazywać tak mocno rozwojowe, ale takie po prostu poszukiwanie siebie, bo ja wiem, że to po prostu, żeby gdziekolwiek iść, to trzeba najpierw siebie znaleźć tutaj w środku. Tak. I dlatego też ty mnie tak przyciągnęłaś, bo ja w tym moim nowym życiu znalazłam swoją autentyczność, która wcześniej i mnie się nie bardzo podobała, bo taka jakaś taka jestem, wiesz, poszczelona, jakaś w ogóle coś ciągle chcę. Ja miałam zawsze taką ciekawość życia. I to była taka moja autentyczność, taka trochę głupawka, ale taka. No taka odstająca od innych. I trochę tak mówili na mnie, a kryzys wieku, miałam 52 lata, kryzys wieku średniego, w 40 lat miałam, to się wtedy zaczęły zmiany. W ogóle jakoś taka głupawka, w ogóle odbiły. Ja myślę, no kurwa, to nie jest mój kryzys wieku średniego, tylko to jest mój rozwój, ja się zmieniam i ja wiem, że ja teraz chcę coś innego. I jak ja ciebie poznałam, ja przez przypadek cię zobaczyłam, bo w ogóle mi się nie wyświetlałaś, nie wiem czemu ten Instagram w ogóle mi cię wcześniej nie podrzucał. Jak ja ciebie zobaczyłam i słyszałam twojego live'a z Kawa w podróży z Paulinką, ona też tak, była u mnie na live. Koliną, tak. I ja patrzę, mówię, jaka zajebista babka, w ogóle jesteś taka po prostu cała moja. I od razu do ciebie napisałam, ja mówię, Jezu, to mi się nie zgodzisz, bo jesteś zajęta i w ogóle, wiesz. A ty mi napisałeś, że oczywiście, więc kochani, cię, kończąc o mnie, chciałam tylko podziękować ci bardzo, Aniu, że jesteś, bo dajesz tak, że i chcę, żebyś tego wiedziała i żebyś się tym nasmarowała, że tu dajesz bardzo dużo innym kobietom, takich, które są w różnej sytuacji, ale taki wiesz, ta autentyczność, która jest taka trudna do utrzymania i jest taka trudna, żeby ją znaleźć i potem popatrzeć na nią, że jaka ty jesteś fajna i że ty dajesz właśnie takie utwierdzenie. Tyle o mnie. Poproszę cię, kochana, żebyś powiedziała o sobie kilka. Dzięki, Beata. Jest po prostu tak mi tutaj, wiesz co, maślisz pięknie. Ale ja tylko nie mogę. Mówię prawdę. No ja rozumiem, no. Bardzo ci za to dziękuję, kochana. Słuchaj, ja ci powiem, że najważniejsze po prostu to jest, ja powiem tak, akceptacja siebie, kochanie siebie, ale takie prawdziwe, wiesz, nie takie sloganowe, że o, ja kocham siebie i w ogóle ja jestem taka fajna i w ogóle i tak dalej, tylko gdy ja wychodzę na przykład na pole, bo wiesz, my od prawie 6 lat mieszkamy teraz na wsi, właściwie na wsi takiej, gdzie mamy z 3 stron las i z 4 strony nasze pole, bo już po prostu tęskniłam bardzo za naturą, bo ja pochodzę z Pomorza, gdzie wiesz, no, w małym miasteczku się urodziłam nad jeziorami, pośród borów tucholskich się wychowywałam, więc wiesz, po tych dużych miastach za granicą, ja mieszkałam 11 lat za granicą i później wiesz, w Warszawie wiele lat, po prostu zatęskniłam za naturą. I powiem ci, że nawet, że jak wychodzę na przykład do sadu, na pole, do ogrodu, do lasu, gdziekolwiek, jestem sama, tak? Nie ma tych kamer i tak dalej, to ja też po prostu no, kocham siebie, jestem autentyczna i ja myślę, że to jest jedyna droga, wiesz? To jest jedyna droga do tematu też szczęścia, o którym będziemy sobie może później w trakcie tego live'a też mówić, tak? Natomiast to jest właśnie to, żeby, wiesz... Przede wszystkim no nie grać. Ja nigdy nie lubiłam grać, powiem ci. Chociaż moja mama mówi, że powinnam być aktorką, tak? Bo ja potrafię, wiesz, w domu takie śmieszne sytuacje jakieś odegrać. Znaczy, ale odegrać tak, żeby coś tam pokazać, a nie grać na przykład, że tu jestem szczęśliwa, ha, 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 hi, 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 a w środku po prostu dramat, prawda? Także to nie, no... myślę sobie, że to jest takie kluczowe, wiesz? Natomiast to prawda, co też powiedziałaś o tym byciu autentycznym, bo my w dzisiejszym świecie jesteśmy bardzo zagubieni, wiesz? Jakby świat mediów społecznościowych, już telewizja może mniej, ale właśnie media społecznościowe powodują, że my wszyscy mówimy, o Jezne, ale oni mają tak pięknie, tamta szczęśliwa, tamta ładnie wygląda, tamta ubrana, fryzurka zrobiona, paznokcie zrobione, nie? A wiesz, a ja po prostu tu wychodzę, siwe włosy, paznokcie normalne, jeszcze wczoraj, wiesz, w ogródku działały, tak? Więc muszę tam doczyścić zawsze, niemalowane i tak dalej.
wiesz, i powiem ci, że ja po prostu czuję się ze sobą, z tym dobrze. Kto nie rezonuje ze mną, komu nie pasują moje włosy czy moje paznokcie, no to po prostu pewnie mnie nie będzie obserwował, pewnie nie będzie ze mną i dla mnie to jest też okej. Tak. To jest też okej. Więc jakby wiesz, to jest, myślę, klucz taki do bycia szczęśliwą, radosną i przeżywania tego życia w pełni sobie myślę, nie? Więc ja ci powiem, że do tego też zmotywowała mnie bardzo, znaczy zmotywowała, jakby wskazała mi też drogę medycyna chińska, bo ja jestem mentorką zdrowia i dietetykiem leczniczym według medycyny chińskiej i to jest kierunek, według którego żyły też nasze babki, prababki. Natomiast później zaczęto no, od tego odchodzić, wiadomo, komunizm zrobił też Au, swoje. coś tam aginiesz? Ginę ci Halo, czasami, może po prostu internet czasami, wiesz, bo na wsi czasami O, internet może być tak, słabszy, ja wiesz. rozumiem. No, to będziemy Więc jakby wiedzieć. będziemy Okej. sobie wracać, dokładnie. Tak, W tak, każdym tak. razie, wiesz co, no właśnie o to chodzi, że medycyna chińska jest po prostu taka bliska temu, jak żyły nasze babki, prababki. I to mnie tak bardzo ujęło i pociągnęło. I wiesz, to jest niesamowite w ogóle, jak pięknie, wiesz, medycyna chińska pokazuje życie w zgodzie z naturą, jak ty jesteś częścią natury. I tego się nie da oszukać. Po prostu tego się nie da Tak, oszukać, tak, tak. gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz. Dlatego fajnie i bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie. I wiesz co, i dlaczego miałabym Ci odmówić, że tak powiem, skoro wiesz, no, jeżeli robimy dobrą robotę, no to uważam, że to jest bardzo fajne, że my rozmawiamy ze sobą na live, nawet jak się nie znamy wcześniej, Beata, prawda? Tak, Ale jeszcze po się nie prostu uważam, znamy. że. Dokładnie, ale po prostu uważam, że jeżeli dajemy wartość innym kobietom, czy innym ludziom, drugiemu człowiekowi, no to trzeba po prostu łączyć te moce i po prostu iść do przodu, nie? No, ale też wiesz, ja tylko się zatrzymam przy tym, że mówisz, że takie dobre słowa mówię. Dlatego, jak jeżdżę, zabieram dziewczyny w góry, to my zawsze mamy takie tak zwane karteczki. Ja zawsze przygotowuję, bo nam jest łatwo mówić o złych rzeczach swoich, o sobie i o innych. Oj, my to po tato jest taka, śmaka, owaka. Ale weź się zmobilizuj i powiedz coś dobrego na czyjś temat. No to Właśnie, jest bardzo właśnie. trudne i Tak. to w ogóle. I wszyscy nagle mają blokadę, ale ja mam coś powiedzieć no dobrego, nie złego, bo złych to my tam mamy 50 myśli w głowie. Tak. Aniu, kochana, bardzo Ci dziękuję, że powiedziałaś w skrócie. To naprawdę było w skrócie o Tobie, bo w ogóle masz nam bardzo dużo możliwości. Ja sobie tutaj zerkam na moje pytania o zdrowiu. Zacznijmy od zdrowia i to jest moje w ogóle clue, bo my byśmy chcieli być zdrowi. Ojejku, jacy w ogóle sprawni i do. Ja sama mówię, że ja będę zumbę prowadzić w wieku 120 lat z balkonikiem, bo pewnie już nie będę miała siły, ale chcę być w zdrowiu, w zdrowiu. Ale my jako ludzie, my byśmy nie chcieli nic zrobić ze sobą, tylko wziąć tabletkę i ta tabletka nas uzdrowi i będziemy szczęśliwi, będziemy sprawni i w ogóle. Jak to jest? Dlaczego my tacy jesteśmy? Wiesz co, no ja myślę, że styl życia spowodował tak, że my chcemy wszystko szybko. My chcemy, wiesz, my chcemy tak, szybko. Rano, wszystko się dzieje rano. Już zacznijmy od takiego dnia, od takiego poranka. Co się dzieje z nami, gdy wstajemy? Gdy wstajemy, to od razu jest stres, bo my już widzimy od razu te obowiązki dnia codziennego. A gdybyśmy tak zostawili i żyli chwilą daną, czyli tu i teraz, tak? No to jeżeli będziesz żyć tu i teraz, to ten stres nie będzie. Ja powiem tak, może dla niektórych będzie częścią nadal ich życia, ale on już będzie o wiele mniejszy, dlatego że ty jak patrzysz na tu i teraz, czyli co to znaczy tu i teraz, że ja mam na przykład kubek ciepłej wody ze sobą i ona jest ciepła, i ja ją sobie wypiję, ja mogę sobie zadać pytanie, jak ja się czuję teraz? Jest mi dobrze, jest mi przyjemnie, tak? Czuję to ciepło, które się wlewa w moje ciało. I ja żyję daną chwilą, a nie robię scenariusza, co teraz będzie w tym dniu nie tak. Bo wiesz, my owszem, możemy planować dzień i możemy powiedzieć, dobra, no to ten dzień ja sobie dzisiaj chcę zrobić to, 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 czyli zamiary, jakie mam.
Natomiast my bardzo często widzimy, o jeny, ale tu na pewno będzie problem, tamten na pewno się nie zgodzi, a w urzędzie to już w ogóle mnie opierdzielą. I wiesz, i po prostu zaczynamy snuć scenariusze, które są negatywne i które nam tak naprawdę od początku podcinają nogi. I to rodzi stres. Więc my mówimy, dobra, to już szybko, szybko zróbmy to i idziemy dalej, lecimy dalej, nie? Po drugie, no, tak jak powiedziałaś o tej tabletce, jeżeli nasze ciało wysyła jakieś sygnały w postaci bólu, w postaci zmęczenia, w postaci jakiegoś takiego spadku energetycznego, to my mówimy, no ale chwila, chwila, ja tu muszę działać, ja mam projekt do zrobienia, ja mam dzieci do odebrania z przedszkola, ja muszę zakupy zrobić, ugotować, posprzątać, muszę iść jeszcze do właśnie jakiegoś tam urzędu czy coś. Ja mam robotę, gdzie mi tutaj jakieś moje ciało mówi, że ja mam ból głowy? Nie, nie, nie. No i wtedy jest tabletka. I to jest coś, gdzie my przede wszystkim nie jesteśmy w kontakcie ze sobą, wiesz, nie jesteśmy w kontakcie ze swoim ciałem. Nie znamy siebie i w związku z tym my po prostu nie chcemy nawet słyszeć tych sygnałów. My je zagłuszamy i mówimy, dobra, no to tabletka mi pomoże. Więc to jest tak, nie dość, że szybko, zagonienie, ja mam dużo rzeczy do zrobienia, to najważniejsza rzecz to zagłuszanie sygnałów z własnego ciała. A przecież gdyby ciało było w porządku, w równowadze, tak, w harmonii, wiesz, gdyby się świetnie czuło i tak dalej, to ono by ci nic nie powiedziało. Moje, słuchajcie, kochani tutaj, kochani, kochane, bo nie wiem, może mamy też mężczyzn. Nasze ciało, twoje ciało jest po prostu, jest cudem natury. I ono tylko puka do ciebie. Ania, Ania. Weź tam, zadbaj, zjedz śniadanko, albo połóż się, odpocznij teraz, bo troszkę już wiesz, no, jedziesz na oparach trochę, no, a ty, kurde, cicho, cicho, albo zamknij się, ciągle jest tak, nie? I słuchajcie, my sobie, Beata, my sobie to mówimy tak naprawdę, zamknij się. Więc co to znaczy? Ja biorę lusterko i mówię sobie, zamknij się. No weźcie lusterko, niech każdy sobie weźmie lusterko, spojrzy w to lusterko i powie, zamknij się. Czy tobie jest przyjemnie w tym momencie? No to tak czuje się właśnie twoje ciało. Tak czuje się twoje ciało. Więc jakby wiesz, ja bym zaczęła od poznawania siebie, od obserwowania siebie, od tego, jak wstajesz rano. My się spotykamy dzisiaj rano, zobacz. Więc jak to jest z tym porankiem u ciebie? Ja swego czasu prowadziłam taki projekt Minutki dla Zdrowia. Przez miesiąc czasu spotykałam się, wiesz, z ludźmi codziennie o 6:47 i my po prostu się spotykaliśmy po to, żeby rozkręcić dzień, żeby rozkręcić energię dnia. No i też było wiele osób, które mówią: Ania, po prostu nie jestem w stanie się zwlec z łóżka. Ale po kilku razach oni mówią: Ania, już nie mogę się doczekać tego spotkania, tak? Bo moja energia się zmieniła. Czyli ludzie zauważyli zmianę właśnie rozpoczynając odpowiednio dany dzień. I to jest moc, i to jest poznawanie siebie, i to jest właśnie rozpoczynanie dnia, być takim świadomym i życie w obecności, czyli w tu i teraz. Tego, co było, nie ma, tego, co będzie, jeszcze nie ma. I nie wiadomo, czy będzie. Właśnie. Bardzo niedoceniamy tego momentu, który jest teraz, bo nam się wydaje, że my w ogóle będziemy żyć wiecznie, że my w ogóle się nie zatrzymamy nigdy. A jak się zatrzymamy, to jak nas, przepraszam, że przeklnę pierdolnie, jak się przewrócimy, to wtedy nie wiem, w ogóle mówimy, ale to nie jest w ogóle nasze, to na pewno ktoś mi podłożył nogę, to na pewno nie jest moje, tylko był przeciąg i dlatego się przeziębiłam i się rozchorowałam. Ile razy ja to słyszałam, a to słyszę ciągle, ktoś jest przeziębiony, ktoś jest chory. Jak są tutaj dziewczyny moje zumbowe, to potwierdzą, one mówią, że ja jestem chora, znowu jestem chora. Ja mówię, może ty potrzebujesz odpocząć, a może ci organizm coś mówi, co on ci tam woła? Ja tak Dokładnie. miałam, ja się tak przewróciłam, właśnie to był jeden z takich syndromów do tego, żeby w ogóle zmienić pracę. Ja kochałam swoją pracę, a już te klientki moje, wiesz, te wszystkie dziewczyny, które doświadczały przemocy i sprawcy też, bo praca ze sprawcami przemocy jest bardzo fajna, wiesz, dlatego że sprawca przemocy, on w ogóle, już pomijam tam takie
rysy osobowości psychopatyczne, ale taki, który on nie umie się inaczej zachowywać, tylko wynosi ktoś z domu tam różnego rodzaju zachowania i jak on się orientuje, że on robi źle, to on się chce bardzo zmienić, bo jakby się okazuje, że on dyscyplinuje rodzinę po to, żeby, no, żeby było dobrze i jak się okazuje, że on się chce zmienić, to on ma taką motywację do zmiany, większą niż osoby, które doznają przemocy, bo one mają mniejszą od takiego właśnie świadomego sprawcy. I ja pracując z nimi, wiesz, i widzę, że są zmiany, że one się w ogóle zmieniają, że one w ogóle odkrywają siebie, że no, fajne było, bardzo mi się podobało, ale to był tak jeden projekt, drugi projekt, tu praca, tam. Ja się obudziłam któregoś razu, dostałam kataru, pamiętam, taki, wiesz, jaki makaron. Ale mi się przedmioty przesuwały. Ja nie byłam, wstałam z łóżka, a mi się po prostu kręciło w głowie. Potem zrobiłam badania, do lekarki dzwoni, zrobiłam badania, a ja miałam hemoglobinę 7, ale wow. W ogóle tego nie... Lekarka mi mówi, jak pani chodzi? Ja mówię, a ja byłam na torpedzie i to jest dokładnie to, co mówisz, tak. Nie? Że to po prostu my tak siebie potrafimy zagłuszać, żeby czasami tam nie zajrzeć do środka, bo ja miałam taki wkurw w środku na tą moją pracę i na to wszystko, co się działo dookoła. No, nie chcę, nie wchodząc w szczegóły, ale w ogóle środowisko takie też osób pracujących, to jest trudna praca i nie każdy sobie jakoś tam radzi i w taki sposób sobie po prostu wiesz, nadrabia. I to jest niesamowite, tak. Że nasz organizm to mówi, tak. Że my mamy sygnały, tylko my nie chcemy tego w ogóle słyszeć, bo nam się wydaje, że my wiemy lepiej, nasza głowa wie lepiej, a ciało po no prostu... właśnie, a to jest ważne, Beata, co mówisz, nie? Bo zobaczcie, najpierw jest, dzieje się zaburzenie, czy w ogóle cokolwiek, nawet nie zaburzenie, wszystko, dzieje się najpierw w przestrzeni energii. I to jest ten poziom energetyczny. I tutaj też medycyna chińska właśnie jakby bym powiedziała wyprzedza trochę naszą medycynę, chociaż ja naszej medycyny nie neguję absolutnie, bo uważam, że medycyna komplementarna jest przyszłością naszą. Natomiast chodzi o to, że w medycynie chińskiej my mówimy najpierw o energii, czyli o tym, że płynie właśnie qi, czyli energia życia w tobie. I tam, gdzie pojawia się ból, to znaczy, że ta energia ma jakiś zastój, ona nie płynie tam prawidłowo. Tak jak wiesz, rzeka płynie sobie, a na przykład w jakichś tam zakolach czy starorzeczach ona już tam nie płynie, ona po prostu tam stoi. No i w ludzkim organizmie to z punktu widzenia medycyny chińskiej to się przejawia właśnie w postaci bólu. I my, tak jak mówię, nie szukamy przyczyny, bo medycyna chińska szuka przyczyny, mówi skąd się bierze ten ból, tak? Natomiast my przykrywamy objaw i my tylko przyglądamy się objawowi. Tak. My zawsze mówimy tylko o objawie, nie? Tak. A tutaj chodzi właśnie o to, żeby przyjrzeć się, gdzie jest przyczyna. I tę przyczynę pierwotną, gdy usuniemy, to nie trzeba już w ogóle zajmować się objawem, tylko po prostu choroba sama zacznie się wycofywać, tak. Nie? Tak, tak. O kurczę, jakie to jest ważne, co mówisz, że... A tylko, że do tego jest nam potrzebne to, żeby się zatrzymać, bo jakby my nie mówimy o takim zatrzymaniu i mnie najtrudniej było w życiu wyhamować. Po prostu się zatrzymać po to, żeby zobaczyć siebie, to w ogóle 5 kilometrów dalej to było, ale w ogóle żeby się zatrzymać, bo tak. Ja się zatrzymywałam i nie umiałam wytrzymać w tej ciszy, w tym spokoju. Wiadomo, że jak poszłam do lasu, ptaki, szum i to mnie otaczało, no to tam umiałam, ale siąść w domu, nie włączyć telewizora, nie włączyć tak. Tego, jak... To wynika, wiesz co, z takiego lęku też, nie? To wynika z lęku w ogóle, spotkania się sama ze sobą. My się boimy po prostu, wiesz, o Jezu, co teraz? Co teraz w ogóle? Ja sama ze sobą? W ogóle... Nie ma tematu, nie ma tematu w ogóle. Więc jakby to jest niesamowite. Ja zawsze mówię, słuchaj, musisz spojrzeć wilkowi w oczy, bo się okaże, że ten wilk to jest taka mała myszka. I zazwyczaj tak się okazuje. Natomiast my się naprawdę boimy spotkać sami ze sobą, bo my nie wiemy, co tam z tego wyjdzie. Nie? Co z tego wyjdzie. Więc jakby tylko dopełnię ten temat energii. No i zobacz, to się dzieje wszystko w świecie energetycznym, czyli przepływy w ciele, wszystko generalnie, co się dzieje. Natomiast później dopiero pojawia się poziom fizyczny i to już jest poziom zauważalny, bo on jest jakby, powiem tak, namacalny, no bo ból jest taki namacalny, bo on cię boli po prostu, nie? Natomiast jak mówisz o tym zatrzymaniu, to przypomniała mi się jeszcze taka historia, jak prowadziłam, bo prowadziłam przez 16 lat warsztaty wyjazdowe. Teraz mam chwilę przerwy, bo
my budujemy siedlisko warsztatowe i O. stwierdziłam, że po prostu no, nie mogę 10 rzeczy naraz robić, więc teraz chcę po prostu dokończyć ten projekt. I wtedy tutaj u nas będą już się odbywać warsztaty wyjazdowe, więc będzie można, słuchajcie, do mnie przyjechać po prostu na warsztaty. Nie. Tak, to jest to, ja się tak cieszę, mówię ci, to jest niesamowite. No i właśnie, i jedna z dziewczyn wtedy powiedziała: Ania, wiesz co, przyjeżdżam do ciebie na warsztat oczyszczający, na detoks, nie? Bo ja prowadzę zawsze na wiosnę detoks. Zresztą teraz, słuchajcie, też będę prowadziła w maju moc detoksu, taki warsztat online tym razem. Pierwszy raz online go poprowadzę. Z tego względu, że po prostu no, już jest kwiecień i mówię, jeszcze nie mogę warsztatu wyjazdowego zrobić, więc a jest wiele też osób z zagranicy i z daleka, które nie przyjadą do mnie, więc ja mówię, dobra, to kochani, online będzie też w tym roku. No i ona jechała na ten detoks do mnie i słuchaj, ja go prowadziłam w środkowej Polsce, więc trzeba było A2 jechać. Z Warszawy ona jechała tutaj w stronę na Poznań, nie? I tam później w międzyczasie trzeba było skręcić. Wiecie, uczestnicy dostają ode mnie dokładne wytyczne, jak dojechać, gdzie skręcić, jak zjechać z autostrady, wszystko dosłownie. No i ona jedzie, jedzie, już tam wiesz, prawie wszystkie uczestniczki przyjechały, nagle telefon jej, ja tam zawsze mam telefon na początku, bo czasami niektórzy nie mogli trafić, i ona dzwoni do mnie i mówi: Pani Aniu, ja już jestem pod Poznaniem. A ja tak, o to za daleko, bo to 120 kilometrów jest od Poznania. Ja mówię, to musi pani zawrócić i po prostu w stronę Warszawy jechać i tam na tym zjeździe, który ja napisałam w mailu i powiedziała mi ten zjazd, musi pani po prostu zjechać i do nas dojechać. Okej, okay, dobra. Za jakąś tam, nie wiem, 45 minut czy godzinę, godzinę chyba, bo o tak właśnie, ona długo, długo nie dzwoniła. Dzwoni: Pani Aniu, ja jestem pod Warszawą. A ja tak, o jezny. Ja mówię, no to zawrócić i znowu z powrotem, tak? Ja myślałam, że ona zrezygnuje, ta kobieta, bo po prostu, wiesz, kręciła się w tę i we w tę. W końcu dojechała jako ostatnia. No i wiesz, my już mamy krąg rozpoczynający, tutaj ona już wchodzi i tak dalej, wszystko dobrze, szczęśliwie dojechała. No i ja mówię, no cieszę się, że dojechałaś wreszcie i tak dalej. I ona mówi tak: Ania, ja sobie dopiero uświadomiłam tutaj, jak bardzo ja jestem zakręcona, jak bardzo ja jestem nieświadoma tego, co ja mijam, gdzie ja jestem, gdzie ja mam skręcić. Rozumiesz? I to jest po prostu, i wiesz, ten warsztat zresztą jej jakby uświadomił to, że ona w życiu tylko ma tak klapki i ona pędzi tylko w jedną stronę, pomijając tak naprawdę najważniejsze aspekty życia. Najważniejsze aspekty życia, bo to, co dzieje się po drodze, to jakich my ludzi po drodze spotykamy, to jakie sytuacje po drodze przychodzą, to wszystko, co się zadziewa po drodze, to jest clou życia. To jest clou życia w ogóle. I ona po prostu to cały czas przegapiała. I ona sobie dopiero przez ten warsztat uświadomiła to. Rozumiesz, ta droga. Droga, to był po prostu, słuchaj, to był taki znak dla niej, że ona w ogóle, ja mówię, no mam nadzieję, że teraz rozumiesz, o co chodzi. Ona mówi: Ania, teraz dopiero pojęłam, pojęłam dokładnie. Więc to jest naprawdę niesamowite, nie? Jak my jesteśmy zakręceni i jesteśmy w tym pędzie. Natomiast tak jak mówisz o tym lesie, dokładnie, pójście do lasu, natura, to jest w ogóle, ja uważam, jedna z pierwszych rzeczy, którą bym proponowała osobie zakręconej, bo tam my się synchronizujemy nie tylko z lasem, ale ze sobą. To jest jakby naprawdę coś niesamowitego dla nas, jako człowieka, który jest częścią natury. To tak jakbyśmy szli, tak jakbyśmy, o, tak jak bierzesz wtyczkę i wkładasz ją do prądu, żeby tylko prąd popłynął, wiesz, w telefonie czy tam gdziekolwiek. No to tak samo ty idziesz do lasu, żeby włożyć wtyczkę, żeby siebie naładować. To jest dokładnie to. Dziewczyny, chłopaki, piszcie, czy to jest wam bliskie, to co mówimy, czy się zgadzacie. Nawet jak się nie zgadzacie, to napiszcie, bo ja kiedyś to się nie zgadzałam z tym, co mi wszyscy dookoła mówili i mądre osoby. Teraz mówię, Buntowniczka byłaś po ja wiem prostu. lepiej, ja No, ciebie znam, co oni w ogóle wiadomo. pieprzą, że jakie zatrzymanie, to trzeba zapieprzać, robić projekty i w ogóle życie, żeby nie uciekało przez palce, a potem, no, pierdut, tutaj ktoś nam coś pisze, Aniu,
Wspaniale cię słychać, dzięki. I ktoś tu jeszcze, poczekaj, idealnie w punkt. No, cieszymy się bardzo. Powiem wam i Super. powiem ci, Aniu, że to jest dla mnie też jest takie ważne, bo ja jakby też tak jakby zajmując się też coachingiem, takim wspieraniem, bo trochę ten coaching dostał w dupę przez to, że takich pseudo-coachów się kiedyś narobiło i oni dawali receptę na życie. Trochę też tam w tej mojej pracy, w tej pomocy społecznej, to trochę to zakrawało też o to, bo jakby tam nie ma czasu na to, żeby pracować tak indywidualnie, bo to nie są konsultacje, tylko trzeba tak jakby trochę miękko, ale trochę też twardo pracować. A ja, jak sobie przykleiłam, jak skończyłam coaching, jak skończyłam studia, to sobie pomyślałam, i to w ogóle były studia, które robiłam w trakcie mojego, wiesz, mojej pracy tam. Ja jakby czułam i tak od środka, że jakby tego potrzebuję. Ja nie wiedziałam, że ja tego potrzebowałam dla siebie. Mnie się wydawało, że ja będę lepiej pracować, będę miała możliwości, a on mnie nie zmieniał, jakby to, co się działo w życiu. I ja bardzo sobie teraz cenię i bardzo się krzywię. Nie wiem, jakie ty masz do tego podejście, jak ja słyszę o wychodzeniu ze strefy komfortu. Bo ja uważam, że wychodzenie ze strefy komfortu bardzo nas krzywdzi i oddala od nas. Dlatego, że ja uważam, że my powinniśmy poszerzać swoją strefę komfortu. Bo jak my siebie poznamy tu w środku, to my będziemy sobie tak wypychać troszkę dalej, Tak a jest. jak my się wyjdziemy, rzucimy, jeszcze nie daj Boże, to się nie uda, bo jeszcze jak się uda, no to może jest tam jakaś szansa, ale też jak nam się uda, to my weźmiemy następny projekt i polecimy i znowu Tak, ich tak. oddalamy od siebie. Powiedz, jakie jest Twoje zdanie, Aniu? Wiesz co, zgadzam się z tym, bo ja też jestem zdania, że powinniśmy poszerzać strefę komfortu, a nie wychodzić z niej, nie? Czyli takie, wiesz, dobra, sprawdzę, ale generalnie jestem w okej, Tak, ale sprawdzę. Zawsze taka ekscytacja mała, wiadomo, lęk zawsze jest, no bo jak poznajemy coś nowego, to tam lęk się zawsze pojawi. Natomiast słuchajcie, strach czy lęk, ja wiem, że to są emocje, które są bardzo zbeształe, ale to są też nasze pierwotne emocje. Człowiek by nie przeżył, gdyby nie właśnie te emocje, bo by go lew dawno zagryzł, prawda? A tak, no to on był czujny i tak dalej. My dzisiaj nie musimy być tacy czujni, bo lew nie czyha, że tak powiem, za rogiem. Natomiast to są emocje, które no będą, one są na skali Hawkinsa nisko, ale mimo to one są emocjami, które też nas dopingują jakby, nie? Dopingują i mówią, ej, dobra, boję się, ale czego ja tak naprawdę się boję? To jest takie poznawanie też siebie, wiesz? I jak najbardziej widzę to, żeby próbować, testować, odważać się, bo lęk jest bardzo blisko połączony, to jest z energią nerek w medycynie chińskiej, jeżeli patrzymy na to, no to lęk jest z energią nerek połączony, czyli z naszą podstawą życia, z naszymi zasobami życia, bo nerki przechowują energię przedurodzeniową, tak zwaną. I również odwaga jest związana z nerkami. Zobacz, dwie przeciwstawne energie, tak? Czyli to jest coś niesamowitego, a na skali Hawkinsa odwaga jest tym momentem przełomowym, gdzie my po prostu wychodzimy na wyższą wibrację i wychodzimy w strefę tworzenia. Wychodzimy w tworzenie, my wchodzimy w tworzenie, tak? A nie destrukcja. Destrukcja jest poniżej 200. Więc jakby, jeżeli patrzymy na to właśnie w ten sposób, to mówimy, ej, no dobra, zostaję sobie w mojej strefie komfortu i ja tylko wytykam paluszki. Tu spróbuję, tam testuję, tu posłucham. Wiesz co, ja też jestem, powiem ci, osobą, mimo to, że mnie może postrzegasz, bo myślę, że wiele osób mnie postrzega jako osoba taka hej do przodu, nie? I wiesz co, ja jestem hej do przodu i mam w sobie ogromne zaufanie w ogóle do siebie, do życia, do świata, do ludzi w ogóle. Ja uważam, że każdy człowiek jest dobry, więc jakby ja mam takie zaufanie. Natomiast wiesz co, ja też się najpierw przyglądam. Ja też sobie popatrzę, czy ja chcę z tą osobą na przykład, prawda? Bo wiesz, no, z nie każdym będę się świetnie rozumiała. Ja mogę być uprzejma w stosunku do kogoś, ja mogę porozmawiać z kimś, nie ma problemu. Ale jakby energie, wiesz, no one po prostu się łączą jakoś tam
i ty czujesz drugiego człowieka. I to każdy z nas czuje i nie trzeba mieć jakichś specjalnych uzdolnień. Jeżeli jesteś połączona ze sobą, to czujesz drugiego człowieka również energetycznie. I jak ten człowiek się zbliża, to ty już wiesz, a super babka, chcę ją przytulić, nie? Albo mówisz, tutaj to będzie grubo, tu będzie grubo, ale wiesz co też ważne, żeby się nie nastawiać, bo od razu wtedy wiesz, programujemy i siebie, i drugą osobę, bo ta druga osoba tak naprawdę pokazuje mi coś o mnie. Ona mi pokazuje coś o mnie, więc u mnie to grubo jest, nie? Więc natomiast wiesz, tak, no myślę sobie, że fajnie jest właśnie tak sobie poeksperymentować, pobyć i tak dalej. I wiesz, z jednym człowiekiem będziesz szła przez lata, jak ja mam na przykład uczestników, którzy idą ze mną od lat. I to nie chodzi o to, że oni ciągle chorują, tylko po prostu oni widzą w tym wartość, bo oni za każdym razem odkrywają coś nowego dla siebie. A są tacy uczestnicy, którzy przyjdą raz i powiedzą, no fajnie było, ale wiesz, coś ich tam zakręciło i już tam, wiesz, popłynęli zupełnie inną drogą. I są też tacy, którzy wracają do mnie po latach i mówią, kurczę, Ania, wiesz co, jednak to, co mówisz, to ma sens i ja czułam się świetnie, a dzisiaj jest gorzej, tak? I musiałam wrócić jakby do korzeni. Więc rozumiesz, to jest po prostu, ja uważam, że to jest w ogóle frajda życia, żeby właśnie poszerzać strefę komfortu, czyli ja to rozumiem, eksperymentować, doświadczać, testować, otwierać się, a nie zamykać. My takie mury często budujemy i mówimy, ja nie, tam nie, ty też nie wolno, prawda? Nie możesz tu o nie, nie, ja stawiam ci granice i koniec. Ale jak stawiamy granice, to ją stawiamy również sobie. Więc ja też nie mogę poza ten mur wyjść. Więc ja na przykład uważam, że granice, ja się nie zgadzam z tym, żeby stawiać granice. Ale to wiesz, ciekawe kochani, jak wy tutaj, czy wy uważacie, że trzeba stawiać granice? I Renka pisze, tak bardzo bym chciała, żeby moja córka posłuchała waszej rozmowy. Live będzie zapisany u mnie i u Ani, więc spokojnie będzie można córce wysłać. Zraniona, zmęczona. No, to jest właśnie ten moment fajny, żeby ona go zobaczyła, ale bo może właśnie nasz live, poczekajcie, zmagam się z rwą kulszową po porodzie, chodzę po lesie, spaceruję 6-9 km dziennie, rozciągam się, medytuję, byłam u chiropraktyka, ból wciąż się utrzymuje. Czy Kochana, to są... wejdź na moją stronę, wejdź na mojego fanpage'a i tam są rolki na rwę kulszową. Była, Ty nie wczoraj była, musisz cierpieć. wczoraj. Wczoraj była jedna, tak, ale jest też jeszcze punkt, który znajduje się, jak macie tutaj złączenie dłoni, tak, to na samym dole, tutaj na kości praktycznie, jest taki punkt, który właśnie jest genialnym punktem na rwę kulszową, tak, więc tutaj po prostu. Tak, widać to? Widać to? Poczekaj, może ołówkiem pokażę, wiesz? Dobrze. Tu jest ten punkt. Tutaj po prostu, gdzie się zaczyna kość, tak? Jak się te dwie kości schodzą i ten środek tej kości. Ale on jest bolesnym punktem. Tak, dokładnie. I tam trzeba masować to na obu dłoniach. Kochana, nie musisz cierpieć. Nie musisz cierpieć, naprawdę. Także poszukaj sobie też roleczki u mnie. Tutaj widziałam też pytanie, jak można skorzystać z wiosennego detoksu. Słuchajcie, u mnie na stronie, jak wejdziecie na pięćsmaków.com.pl, tam w zakładce sklep, tam można dołączyć. Natomiast ja niebawem też będę was zapraszać. To jest pierwszy raz w ogóle, że mówię tę informację tak oficjalnie. To są takie rzeczy potrzebne po prostu, ale wiesz, właśnie tak jest, znowu ci będę słodzić, ale to ja bym chciała, żebyś to tym się wysmarowała, żebyś miała to na długo dla siebie. Dlatego, że wiesz, oczyszczanie przez kogoś tam, kto wchodzi i mówi to i nic więcej, i koniec. I proszę jeszcze to tak robić, i inaczej się to ma nie wyda. I on nie mówi tak, jak ja w ten sposób, ale z narracji, z programu, ze wszystkiego to wynika. I ja słucham i ja się kurczę. Ja widzę po moich dziewczynach, że one mówią, że to nie, to ja jeszcze może poczekam. Tak. Ale to jak wiesz, jak ty robisz to tak subtelnie, wiesz, i przemycasz nawet jak tutaj opowiadałaś o tej dziewczynie, która jechała w tą, wiesz, i z powrotem nie mogła dojechać, to ja po prostu poczułam, wiesz, że ona się nawet nie stresowała tym, że nie trafi, bo ty po prostu, no dobrze, no to tutaj, to zawróć, a jak nie, no to. No to pomo i wiesz, dajesz taką akceptację pełną tego, że możesz coś spierdolić. Tak po prostu po ludzku. I że to po prostu wchodzi.
bierzesz mnie całą taka, jaka ja jestem. No i jestem. I to jest ten moment. Ale żeby nie cisnąć. Więc no super, jak będzie to wyzwanie, no to się wcale Tak, nie wiesz co, bo po prostu ciśnięcie nic nie da. Ciśnięcie to wiesz, jest akcja, reakcja i po prostu guma strzeli, jak ja to mówię, tak? A to nie ma sensu w ogóle. Moja Asiula pisze, moja Asiula, poznałyśmy się tutaj z Gdańska, ja Wrocław, ale spotkałyśmy się właśnie w Gdańsku. Poszerzanie jest mi zdecydowanie niż opuszczenie strefy, zbyt dużo mnie to kosztuje. O, Tak, właśnie, tak, Asiu, jakie to jest tak. moje wyzwanie, że te koszty, to mamy takie duże, których sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, bo nam się wydaje, że to musi kosztować, a to wcale nie No musi. Zostawmy właśnie, to tak. musi na coś, co jest na przykład poza naszym zasięgiem i tam musimy dać dużo energii i dużo wysiłku. Patrzę Tak sobie. jest, my myślimy w ogóle, wiesz co, że droga do zdrowia to jest droga przez mękę. A ja właśnie zawsze udowadniam, że to jest droga przyjemności i Właśnie. zabawy tak naprawdę. Dzisiaj wam rolkę rano wrzuciłam o tańcu. Kochani, kto tutaj tańczy w ogóle? No bo my mówimy, ja muszę iść na... Super, takie zumba, widzisz, a propos właśnie dzisiejszego live'a też. Więc słuchajcie, no po prostu my mówimy tak, dobra, muszę iść na siłkę, żeby tutaj, wiesz, mięśnie troszeczkę poćwiczyć, nie? No a ja mówię, a zatańcz po prostu, bo siłka, dobra, fajnie, idź na tą siłkę, jak lubisz, tak? Natomiast pytanie podstawowe, czy ty nie jesteś zestresowana za bardzo w życiu, a taniec będzie cię rozluźniał. Więc tylko małe kroczki, tak. A trening na siłowni, nie żebyśmy negowały, ale trening na siłowni to jest w ogóle dopieprzenie kortyzolu i stresu dla organizmu, nie? Czyli A wszystko jakby. zależy, wiesz, co Beata, od podejścia, nie? Ja sobie myślę, ja nie chodzę na siłkę akurat, bo ja tutaj, wiesz, na wsi pracuję tyle, Masz że o Jezu, ja siłkę. bym 10 siłek dziennie miała, więc ja No. naprawdę się tutaj bardzo wzmocniłam też mięśniowo i w ogóle i bardzo polecam takie coś, więc kochani, wyjeżdżajcie wolontariacko też pomagać gdzieś tam, czy właśnie w jakimś gospodarstwie, czy w jakichś siedliskach warsztatowych, czy coś, po prostu, żeby popracować fizycznie, bo to daje power. Ja czuję ten power tutaj. Natomiast kwestia nastawienia, nie? Jak my po prostu podchodzimy. Czy ja podchodzę na siłkę jako, kurna, pakować teraz tutaj, wiesz, konkurencja, będę się ścigać z innymi, kto lepiej, kto więcej i tak dalej. Czy ja po prostu idę na tą siłkę i mówię, a idę po prostu sobie poćwiczyć moje mięśnie, moje ciało, zrobić mu dobrze. I, i wtedy, wiesz, wtedy zupełnie inaczej te hormony produkują się, nie? A co pomoże na migreny, pisze Irenka. Irenę, Wiesz co, przepraszam. no, migreny, no przede wszystkim znowu przyczyna, kochana, tak? Może masz za dużo stresu, za dużo obowiązków, za dużo napięcia, za dużo perfekcjonizmu. My kobiety kochamy perfekcjonizm. Przecież kto zrobi to lepiej niż ja? No No kto? Przecież przecież. ja jestem, prawda? Ja jestem po prostu w tym najlepsza. I ja w ogóle zaraz muszę tu stanąć i to zrobię, i tamto zrobię, i jeszcze 10 innych rzeczy. A potem na koniec dnia ja narzekam i mówię, ja nie mam siły. I wiesz, już nie mam też ochoty na przykład na przyjemny seks z moim mężem, bo mówisz, bo już jestem taka zmęczona. No kochana, daj sobie pomóc. Wtedy będzie wszystko po prostu w takiej harmonii i wieczorem nie będziesz ryła nosem po ziemi, nie? A my po prostu jesteśmy takie, wiesz, kobiety Zosie Samosie, i jeszcze matka Polka siatkarka, wiesz, nie? No, Zośki Samośki, to po prostu wszystkie jesteśmy Zośki Samośki, naprawdę. Krika pisze, jak cię Aniu znaleźć? Słuchajcie, wejdźcie w profil Ani, jak będzie live zapisany, bo teraz nie wychodźcie, bo was wyrzuci. Jak będzie live zapisany, to wejdźcie w profil Ani i tam w bio są wszystkie informacje i jest link, prawda, do strony Tak, twojej. dokładnie. Znaczy moja strona internetowa to jest pięćsmaków.com.pl, czyli piecsmakow.com.pl. Natomiast tutaj ja jestem jako anna.krasucka.pięćsmaków. Także na spokojnie znajdziecie. Jak pomóc przy pieczeniu stóp? No to jest, wiesz, to taki temat, można by powiedzieć, słuchajcie, no ja teraz oczywiście tak ogólnie mówię, bo Tak, tu trzeba by oczywiście. dokładnie wiedzieć, bo ja powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. 10 osób może mieć migreny i każda z tych osób będzie miała inną przyczynę, więc u każdej osoby trzeba inaczej podejść, nie? To też mi się podoba właśnie w medycynie chińskiej, że to jest takie indywidualne podejście. Pieczenie stóp jest związane z, ja bym powiedziała,
z niezadbaniem o siebie, z niedoborami w ciele, czyli trzeba się zaopiekować sobą. Może zwróć uwagę na swoje posiłki, czy one są regularne, czy one są pełnowartościowe. Zwróć uwagę, czy nie za dużo pracujesz w stosunku do odpoczynku. Czy twój sen jest taki relaksacyjny, głęboki, prawda? Taki doenergetyzowujący, regenerujący. Czy twój oddech nie jest czasami spłycony, tylko powinien być właśnie taki głęboki? Jak twoje stany emocjonalne, bo może się szybko na przykład denerwujesz, może wybuchasz, może jesteś często smutna albo smutny. Więc to są rzeczy, którym bym się też przede wszystkim przyjrzała i zadbała o siebie. To jest pierwszy krok, tak? Ale dla tej dziewczyny, która tutaj pytała o migreny, no to na pewno detoks da ci bardzo dużo, bo wiecie co, teraz w ogóle, my jesteśmy w ogóle w takiej porze roku, która w swoim maksimum pracy to jest wątroba i pęcherzyk żółciowy, bo wiosna jest związana z tymi dwoma organami. I to są, zobaczcie, no wątroba, nasz największy odtoksyniacz, tak? Nasz największy Tak. czyściciel przecież, no. Oczywiście, że powiemy jelito grube, też nereczki filtrują i tak dalej, no wszystko to jest ważne, ale właśnie wątroba, więc, a wątroba i pęcherzyk żółciowy są związane z migrenami i w ogóle z bólami głowy. Więc jeżeli my mamy zanieczyszczone te organy, jeżeli te organy są w takim zacisku, to będą się pojawiać właśnie takie objawy, nie? Więc dlatego ja ci proponuję detoks. Nie musisz ze mną go robić, kochana. Jeżeli znasz kogoś, kto ci służy, kto zrobi z tobą ten detoks, to rób u kogoś innego. Jak masz ochotę, to ja zapraszam oczywiście do mnie. Tak, Asia pisze, detoks pomógł właśnie na migreny, więc będę polecać. Jeszcze ktoś pisał, poproszę skuteczny sposób na schudnięcie. To jest za szeroki. To jest szeroki temat, ale Za schudnięcie. Ja bym najpierw powiedziała o akceptacji siebie, o szeroki. akceptacji siebie i o tym, gdzie ja dzisiaj jestem. Bo naprawdę ważne jest, czy podstawą w ogóle do zmiany jest to, kim ja dzisiaj jestem. Ja dopiero co skończyłam wyzwanie Wybieram zdrowie i właśnie między innymi tam było o tożsamości swojej, o tym właśnie, kim ja w ogóle jestem. Słuchajcie, to no niesamowite, grupa też wspaniała. I tam właśnie ludzie mówią: Jezu, Ania, dopiero oczy mi się otworzyły, żeby sobie zadać pytanie, kim ja jestem. Kim ja jestem? Więc ja ci proponuję, kochana moja, bo nie zauważyłam imienia, kto prosi o to schudnięcie, ale myślę, że to dotyczy też więcej osób, więc niech więcej osób skorzysta, żebyś mogła zaakceptować siebie, dzisiejszą siebie, pokochać siebie taką, jaka jesteś, bo jesteś dzisiaj taka, jaka jesteś. Robiłaś do tej pory najlepiej, jak umiałaś do tej pory, więc akceptujesz siebie i mówisz: okej, wybieram dzisiaj inaczej, chcę innej drogi dla siebie. I wtedy możesz dopiero podjąć jakiekolwiek działania, podejmować decyzje i działać, ale działać, kochani. Nie ma czegoś takiego, że ja tylko siedzę na fotelu i mówię: Jezu, ja tak akceptuję siebie, jestem taka boska, taka wspaniała. No i teraz już w ogóle, teraz się zadziewa zmiana właśnie. No owszem, zmiana się zadziewa, gdy już akceptujesz, ale bez działania nie ma zmiany. Bez działania nie ma zmiany. Jak powiedział Dalaj Lama, najlepszy, mówi, medytacja działa. Ale najbardziej, co działa, to działanie. Fajny, fajny. Ola pisze, moje migreny minęły, odkąd zaczęłam codziennie chodzić na długie spacery. Polecam. Bo Spacery to spacery jest rozluźniają i poruszają energię. w ogóle. Po prostu, ale w ogóle spacery. Dla mnie to spacery to jest odkrycie w ogóle 2020 lat. Dlatego, że zawsze się cisnęło, że ażeby iść na siłownię, ażeby iść na zumbę, ażeby iść na fitness. A w ogóle się zapomniało o tym, że szybki marsz, czy nawet spokojny Tak. spacer w lesie może zdziałać cuda i on może być zalążkiem do tego, że kiedyś gdzieś tam dalej pójdziemy, ale na początku, żeby po prostu iść tu. Aniu, mamy 10 minut jeszcze, tylko ja się nie zgadzam, ja protestuję. Dajcie Ani serducha. Zaakceptuj, Beata. Ja muszę zatrzymać czas. Dajcie tutaj serduszek, dużo polajkujcie tu serduszka, że może się ten Instagram nas zatrzyma. Bo my mamy jeszcze taki piękny temat jak szczęście i w ogóle takie pytanie Kzu,
bo wszyscy myślą, Boże, ja się urodziłam nieszczęśliwa, ja mam takiego pecha w życiu, mnie w ogóle szczęścia nie ma, a jak w ogóle jest szczęście, to jest tylko na chwilę, a nie ciesz się w ogóle w głowie, nie ciesz się za bardzo, bo to zaraz pierdolnie, nie, a to w ogóle jest, wiesz, nie przesadzaj, nie bądź taka szczęśliwa, to coś jest z nią nie tak, bo ona taka ciągle uśmiechnięta i szczęśliwa, a według mnie to szczęście się buduje. Jak zbudować szczęście, żeby być szczęśliwym tu w sobie, nie żeby mieć, nie wiem, drugą połówkę, siedem przyjaciółek, zajebistą pracę, dużo pieniędzy i wtedy się czuć szczęśliwym. To nie daje szczęścia. To też później się stworzy. Ale jak to jest, Aniu? Powiedz nam, kochana. Wiesz co, bardzo fajnie tu powiedziałaś, bo szczęście, jakby jeżeli warunkujemy swoje poczucie szczęścia od zewnętrznych aspektów, czyli od partnera, od pieniędzy, nie wiem, wspaniałej pracy, przyjaciółek i tak dalej, to nigdy nie będziemy szczęśliwi, bo my dajemy, jakby oddajemy to bycie szczęśliwym i warunkujemy przede wszystkim to bycie szczęśliwym od innych. A to się ciągle będzie zmieniać. To się ciągle, bo przyjaciółki mogą się zmieniać, partner się może zmienić, pieniądze mogą być raz do przodu, raz do tyłu, praca i tak dalej, i tak dalej. Natomiast szczęście może dać ci tylko to, jak będziesz znać siebie, będziesz czuć się sama ze sobą szczęśliwa. I to jest właśnie podstawa, czyli jak ty mówisz, siądziemy w fotelu i to zatrzymanie, o tym zatrzymaniu ty powiedziałaś, nie? Jak siądziesz w fotelu i powiesz, Jezu, jak mi jest dobrze. Po prostu jest mi dobrze. Ja powiem więcej, szczęście tak naprawdę to nie jest wtedy, kiedy my mówimy, o teraz jestem szczęśliwa. Nie, po prostu szczęście to jest takie coś nieuchwytne, a do czucia. A do czucia, bo to tylko można czuć. I to będzie tylko wtedy właśnie, kiedy my będziemy siebie akceptować, kiedy my naprawdę będziemy potrafili spojrzeć w lustro. Ja zawsze zachęcam, spójrz w lustro, spójrz sobie głęboko w oczy i powiedz, teraz kochane, jeżeli macie lustra, lustereczka, może małe w torebeczce gdzieś tam macie, to weźcie to lusterko, moja dłoń będzie moim lusterkiem w tym momencie, tak? Dokładnie. I ja patrzę w moje oczy, ja patrzę sobie w oczy i ja odkrywam swoją duszę przez to, tak? Odkrywam swoją duszę i tam będzie tyle odpowiedzi, słuchaj, wiele osób nie daje rady spojrzeć sobie w oczy, wiele osób, tam się pojawiają łzy, tam się pojawia radość, tam się pojawiają różne emocje, tam się pojawia twoje życie w ogóle, bo ta dusza, ona do ciebie mówi, to jesteś ty, to jest tak jakbyś pierwszy raz spotkała się ze sobą, tak? Czary po prostu, oczy mokre. No. No, bo właśnie to jest to, że właśnie to lustro, tak. Słuchajcie, naprawdę lusterko to jest niesamowite narzędzie i ja też z tym pracuję z moimi uczestniczkami warsztatów, że właśnie lustro, bierzemy lustro i ja patrzę w to lustro i ja mówię, cześć Ania, to będzie zajebisty dzień, to będzie cudowny dzień, to będzie szczęśliwy dzień, to będzie taki, jaki ja go stworzę, a ja go stworzę jako najwspanialszy dzień mojego życia. Nie? Więc jeżeli patrzymy w lustro, patrzymy sobie w oczy, bo my mówimy tak, no Ania, no siedzę w tym fotelu, ja siebie nie widzę. Ja mówię, no to jak siebie nie widzisz, to weź lustro. Weź lustro i się zobaczysz wtedy, tak? I wtedy jest łatwiej też pracować. I na przykład patrzysz w lustro i nic nie mów. Po prostu po prostu patrz i czuj, co tam w tych oczach się dzieje, czuj. No, tak, to prawda, ja tutaj też dodam od siebie, bo jak dziewczyny moje zumbowe przychodzą, a mamy salę z lustrami, to jest tak, że na początku stają w ostatnim rzędzie i potem z biegiem czasu przesuwają się do lustra, a jak jest na przykład taka grupa, że jest na przykład mało osób i wszyscy są zmuszeni patrzeć na siebie, to się zawsze pytam, widzicie już siebie, czy jeszcze tylko mnie? Bo ja jestem przed nimi. One na przykład mówią, nie, tylko ciebie. I tak na przykład jest rok, że taką mamy trudność, żeby popatrzeć na siebie, no bo się nagle okrażasz, bo patrzę, mówię, no po prostu widać, że jesteś nieszczęśliwa, że coś jest z tobą nie tak, ale się nie przyznamy przed tym, bo byśmy się posypali w tym momencie, nie? Wymaga czasu. Wiesz co, to jest też, to poczucie szczęścia jest też związane z tym, żeby być prawdziwym. Prawdziwym, bo inaczej nigdy nie będziemy odczuwać szczęścia. Bo będziemy ciągle się bali czegoś, nie?
Bo jeżeli nie jesteśmy prawdziwi, to znaczy, że się boimy czegoś. Słyszycie, kochani? Słyszycie? Macie ciary? Macie ciary? Bo ja mam, chociaż ja jestem prawdziwa i autentyczna, a i tak mam ciary. Tak mnie tam smela gdzieś po plecach. Ale to jest niesamowite i też jest, ale to jest takie z taką miłością i z takim ciepłem, że to takie, że poszukajmy tej prawdziwości w sobie, że zobaczmy, że tak, może zerkajmy na razie, może jednym okiem w to lusterko, że ja tam jestem, że taka jesteś fajna, zobacz, no, taka jaka jesteś, No, nie? bo jesteś fajna, jesteś naprawdę zaje fajna. Jesteś po prostu cudem. I przede wszystkim ja powiem tak, jeżeli ty to dostrzeżesz, to nieważne będzie dla ciebie, czy ktoś ci z boku powie, że jesteś cudem. Bo ty sama masz wiedzieć, ty masz wiedzieć. To jest też twoje poczucie wartości. To jest też twoja kobiecość w ogóle. Przecież my jako kobiety emanujemy tą kobiecością, tak samo jak mężczyźni emanują swoją męskością. Tylko wtedy, kiedy oni są osadzeni i kiedy my jesteśmy też osadzone, kiedy my się czujemy wspaniale ze sobą. I tylko wtedy możemy emanować tą energię kobiecości, przyciągać mężczyzn. Tak, piękne. I w ogóle wtedy, jak my pokażemy, znaczy siebie prawdziwe, to się okaże, że nagle mamy ludzi dookoła siebie, którzy biorą nas w całości, taki, jaki Tak. jesteśmy. Dokładnie, Że się ale to tylko okaże. dlatego, że my siebie akceptujemy. Tak, to jest cudowne po prostu. Aniu, ja nie mogę patrzeć na ten zegarek tu u góry, bo my musimy kończyć. Kurwa, po prostu. My musimy. Beata, jeszcze będzie okazja do porozmawiania. Tak, będziemy rozmawiać. Słuchajcie, jeżeli jeszcze będziecie mieli jakieś pytania, będziecie mieli, albo to pod tym live'em to będzie tam czas, miejsce na to, żeby tam napisać, albo zaglądajcie do nas właśnie na mój profil, na Ani profil, u Ani na stronę. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Aniu, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Po prostu jestem taka szczęśliwa, wiesz, że zrobiłaś po prostu dzień, czyli tą naszą rozmową. Ja się cieszyłam i wiedziałam, że będzie, wiesz, w ogóle, ale wiesz, ale to się dzieje w trakcie, nie? Że to po prostu tyle się dostaje energii, tyle się dostaje takiego ciepełka twojego. Zachowaj sobie, proszę cię, wszystko to, co ci powiedziałam, bo to jest szczere, prawdziwe i takie moje, ode mnie to jest taki prezent dla ciebie. Także bardzo serdecznie ci dziękuję za czas, za to, że podzieliłaś się tym, co swoją energią i tym, co wiesz, bo jesteś zajebiście mądrą babką i robisz, przekazujesz tą wiedzę w taki sposób, żeby nikogo nie odrzucać, więc w ogóle wielki szacun. Dziękuję. Beata, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i chcę Ci przede wszystkim powiedzieć jedną rzecz. Ty mówisz, że dajesz mi prezent. Kochana, Ty widzisz we mnie tylko to, co jest w Tobie. Inaczej by nie mogło być. No i oberwałam właśnie własnymi słowami z powrotem. Nie oberwałaś, nie oberwałaś, tylko ja Ci pokazuję, że po prostu Ty masz to Dziękuję. piękno w sobie, rozumiesz? No, Ty masz to dziękuję. piękno w sobie, Dziękuję. które widzisz na zewnątrz. Więc pamiętaj, jeżeli my chcemy na przykład zobaczyć u kogoś brzydotę, to zobaczę tę brzydotę. Jeżeli chcę zobaczyć piękno, to zobaczę to piękno. To jest to, co po prostu ty masz w sobie, to będziesz widzieć na zewnątrz. Ojejku, dziękuję bardzo. I tym optymizmem posłodziłyśmy sobie i sobie pójdziemy. Tym optymistycznym akcentem bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście w środku nocy praktycznie, 8:30 dla niektórych to jest środek, że byliście z nami tak wcześnie i życzę Wam wspaniałego, pięknego dnia i zajrzyjcie do tego lusterka tak jednym okiem może troszeczkę. Tak jest. Podziadzie. Odważajcie się żyć, bo to życie jest naprawdę Odważajcie się kadem. żyć. Tak jest, Słuchajcie, odważajcie się żyć. serduszko, jest Serduszka. tutaj, kto może nam zrobić pictures ładne, serduszkowe, żebyśmy miały? Kwiatiam. Do zobaczenia, Aniu, na następnym live. Pa, Beata, dziękuję. Wszystkiego najlepszego Ci życzę, kochana. I Dziękuję. po prostu siej swoją kobiecość. Niech inne Dobrze. kobiety też pięknie tańczą z Tobą. Także wszystkiego Cudownie. najlepszego i dziękuję za wszystko. Przekażę dzisiaj. Pa. Buźka, pa. Pa, pa.